Dzień dobry, z tej strony Mariusz Arendt, który pochodzi z Kutna, ale się przeprowadził na Podlasie. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, jak przekładać pająki, ale nie tylko z pojemnika do pojemnika, jak złapać dosyć duże pająki, ale także jak zapakować na przykład dużą ilość pająków, jeżeli sprzedajemy je hurtowo, i jak złapać szybko biegające karaczany, zapakować je do pudełka, żeby nam nie uciekały. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Najczęściej zadawane pytanie na targach, na giełdach, jak przełożyć pająka w sposób bezpieczny. Tutaj mamy zachwycającego wszystkich pająka Lasiodora parahebana, dla niektórych Lasiodora, na przyjaciół. I tutaj jak przełożyć takiego pająka do czegoś większego, na przykład takiego łamanego braplasta. O. No w taki sposób, żeby było bezpiecznie. A jak jest bezpiecznie? Najpierw sprawdzamy przed otwarciem tego pojemnika, jak ten pająk reaguje delikatnie, przesuwamy energicznie troszeczkę, to już maksimum energii. No i co, jak ten pająk sobie cały czas siedzi w jednym miejscu, no to już dużego kłopotu nie ma, bo bierzemy sobie mniejszy pojemnik od tego, do którego się zmieści. Tutaj akurat wybrałem sobie pojemnik na mocz i bardzo zdecydowanym i szybkim ruchem, ale oczywiście tak, żeby go nie zabić, nie? Potrenujcie, nie wiem, na jakichś pluszakach. Nakryć go tym stryk, a następnie to podsunąć. Jak będziecie przechylać ten pojemnik, to ten pająk sobie wejdzie do środka. Jednocześnie wsuwajcie to, jakbyście chcieli zakręcić. I pająk jest złapany. Drugą stronę możemy zadziałać w taki sam sposób, tylko że inny. Czyli pająk bezpiecznie, bez kontaktu z pająkiem, możemy to zrobić w taki sposób, że pająka wkładamy właśnie w tym samym pojemniku do większego. Ja pokażę to na otwartym, bo można robić to w taki sposób, że wsuwacie i obserwujecie, jak zachowuje, ale żebyście widzieli, ja to otworzę. Po prostu wsuwacie, delikatnie pukacie w przednie odnóża, aż się wydostanie na zewnątrz. Tak, cyk, cyk, już opuścił, dobra. No i co, żeby nie było kontaktu tak o tu, tak, tak, to możecie sobie to wsunąć do końca, podnieść. I wysunąć. I pająk jest przełożony. Także to jest sposób na to, żeby pająka złapać, przełożyć i mieć spokój. To po pierwsze. Po drugie, bez kontaktu z pająkiem, więc niwelujemy ryzyko ukąszenia. Teraz jak zapakować pająka do wysyłki szybko biegającego? Tutaj, no to już dlatego takie pogięte, bo to już jest nasza 17. próba nagrania tego, ale zawsze coś nie wychodzi, więc tak, bierzemy sobie jeden listek, składamy sobie na 4, jeżeli pająka wysyłamy w kliszówce. Cyk, na paluszek wkładamy do środka. Tak, zostawiamy sobie trochę tego papieru na zewnątrz, więc no w gruncie czy samo się zostawi na zewnątrz, nie da się inaczej. Więc jeżeli detalicznie sprzedajemy pająka i tutaj mamy kliszówkę przygotowaną, pokażę Wam na zasadzie tego, na przykładzie tego inkubatora. Tu są akurat Formigohilus rufus, czyli bardzo szybko biegające pająki, które mają silny jad. Więc nakrywamy sobie takiego osobnika, którego chcemy przełożyć taką rurką, która właśnie, nie pokazałem na początku, to jest probówka, która jest dostępna w aptekach, która jest tutaj. Troszeczkę się zwęża, ale na końcu ma takie bardzo mocne przełamanie i w aptece to będzie ogólnie zamknięte, więc to trzeba po prostu uciąć tylko i mamy taką zwężającą się rurkę, przepraszam tutaj za takie coś, bo to już wiadomo kilka lat używam i takie jest. No ale chodzi o co? O to, tak? Więc tego pająka tutaj, żeby bezpiecznie przełożyć, to sobie go nakrywam i delikatnie miękką pensetą, dokładnie tak samo jak wcześniej przy przekładaniu tamtego, wsuwam do tej rurki. Wiem, że to niektórzy będą się śmiać, że to takie skomplikowane, przecież można od razu do kliszówki, no ale niektórzy się boją i trzeba mieć na uwadze, że są różne poziomy ludzi, w sensie ich zaawansowania w hodowli. I co? No i taki po prostu tutaj fajnie się mieści do tej kliszówki. I sobie delikatnie go przeganiamy. Cyk. Patrzymy, czy wszedł. 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 Więc już jest w środku. Cyk. I jest pająk zapakowany. I w taki sposób możemy sobie zapakować różnej wielkości pająki do różnych pojemników, tak jak i do ependorfówek,
takiej samej, tutaj końcówka jest wycięta w taki sposób, żeby pasowała do średnicy pendorfówki, a także do słomek, które też wysyłamy pająki. Także można sobie wymierzyć jedno cięcie i już macie do możliwość wykorzystywania tej samej tubki do różnorakiego pojemnika, w którym chcecie wysłać pająka. I teraz tak, ja jako sprzedawca i hodowca bardzo dużo pająków sprzedaję, ale przez to muszę też kupować hurtowo. Zdarza się, że nie rozmnożę jednak jakiegoś gatunku, chociażby na przykład ostatnio Irminia nie wychodziła mi, więc żeby uzupełnić stany, muszę kupić to hurtowo. Często dostaję wiadomość, wiesz co, ale nie mam tylu ependorfówek. Mówię, i chwała ci, bo ja nie chcę, żebyście wysyłali mi w ependorfówkach, bo ja potem z tych ependorfówek dłubię się, żeby je wyciągnąć. To nie jest jakieś wyjątkowo trudne, no ale przedłuża mi czas. A w momencie przedłuża mi czas, no na bank. Pracy mi więcej nakłada, tak? Mam więcej pracy, przez co ten czas mi ucieka, mógłbym go wykorzystać na coś innego. I zawsze preferuję to, by taki kokon, który został wyinkubowany i ja go kupuję w jakiejś tam części, żeby był wysłany grupowo, bo maluchy, które są nadal w inkubatorze, możecie sobie je wyjąć, włożyć razem do innego pojemnika, one się nie będą zabijać. A jak to zrobić, żeby to wysłać w jednym pojemniku, a żeby tak szybko biegające pająki, jak przed chwilą łapałem detalicznie, zapakować hurtowo? Ja wykorzystuję do takiego czegoś coś wyższego, czyli w tym przypadku takie pudełko. I to też wypełniam ręcznikiem papierowym. Robię to w trzech listkach. I te listki, żeby jak najwięcej zrobić im powierzchni do przesiadywania, tak jak karaczanom się kładzie wytłaczanki, żeby powiększyć ich przestrzeń życiową. Także tutaj wkładam, nie zawijam tego jakoś wybitnie, nie ugniatam, tylko luzem. Wkładam trzy. O. I robię na środku, żeby na środku było trochę niżej. Dlaczego? Dlatego, że to będzie miejsce, w którym będą, w które będą wpadały te pająki. Jak? Teraz wieczka. Dwa wieczka są potrzebne. Jedno do zamknięcia i do wysyłki, a drugie do łapania. I o co tu chodzi? O co chodzi? O to chodzi, że ja mam skalpel i nie zawaham się go użyć. Zamykam sobie to ten pojemnik i na samym środku wycinam sobie albo okrągłe, albo prostokątne, jak tam pójdzie. Możecie użyć do tego skalpela, możecie użyć do tego nożyczek. To, z czym Wam się to uda zrobić, na przykład o, takie fajne chirurgiczne nożyczki, mało się je otwiera i już mają powierzchnię tnącą. Nie to, że musicie tu wsadzić, żeby przeciąć, tylko ona ma tutaj, mają milimetry i ona nadal to przetnie. Fajne. Są u nas na stronie. Autoreklama. I co? I taka dziurka jest już miejscem, w które będziemy wrzucać maluchy. Maluchy. Oczywiście ten ręcznik musicie zmoczyć, bo wilgotność jakaś tam musi być, jednak nie może to być suche, bo maluchy wyschną na wiór. Więc tak, tutaj jak już macie, to tutaj musicie sobie powiększyć tak, żeby ten pająk nie mógł wyjść z powrotem. Żeby ten ręcznik był na tyle głęboko, że jak on sobie wejdzie na ten ręcznik, żeby nie chwycił się i nie wyszedł ponownie. Więc no, jeżeli jest tutaj za mało miejsca, no to albo wyjmujecie jeden listek, albo po prostu przyciskacie i co. I do tego będzie nam potrzebna miękka penseta. No i tutaj jest trochę zabawy, bo to musicie zrobić dosyć precyzyjnie, żeby tego pająka nie złapać w taki sposób, że urwiecie mu odnóże. Do tego służą miękkie pensety, które nie są w stanie zgnieść pająka i zabić w takiej wielkości. I tutaj albo możecie to zrobić przy pomocy tej przejściówki, bo też możecie sobie tego pająka nagonić, jak się obawiacie, przechylić i go wygonić, on sobie tam skoczy. No albo już jak jesteście bardziej zaawansowani i macie wyrobiony chwyt w ręku, możecie sobie zrobić to w taki sposób, że ja takiego pająka sobie chwycę i go sobie tutaj wpuszczam, wtedy biegnie mi po pensecie i zabija nas wszystkich. Stryk i wpadł, nie? Dwa. Trzy. Jak pająk Wam się wyrywa z miękkiej pensety, to go puśćcie, bo urwiecie mu nogę. Cztery. O, ten sam wyszedł. I pięć. No i co? No i dobrze, mamy już te 80, 90, 100 pająków przełożonych. Mam taki patent, żeby się nie pomylić, to kartka z boku i co 10 stawiam sobie kreskę,
No i ta kreska oznacza 10. I znowu liczę od jednego, bo potem często zdarzało się, że 34, 37, ktoś przyszedł, coś tam mówił. No i ile już jest przełożonych, nie? I co? Jak już przełożycie takie pająki, no to z tą dziurą nie możecie wysłać. Niektórzy robią w taki sposób, można zrobić w taki sposób, że jakiś element nakładacie sobie tutaj i taśmą zaklejacie. Też jest sposób. Ale ja robię to w taki sposób, że po prostu odczepiam to wieczko z dziurką. Ja używam tego potem bardzo dużo, bardzo, 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 bardzo wiele razy. I nie wyrzucam go. I wtedy sobie zdejmuję, tu było to wieczko. Zdejmuję sobie, przesuwam i mam zamkniętego pajączka. Oczywiście wentylację sobie musicie zrobić. I takie pająki już przygotowane są do wysyłki. Dobrze. To już umiecie. No i co? Jeszcze mówiłem o karaczanach. Są szybko biegające karaczany takie jak Nivea czy Deusta i one naprawdę mega szybko biegają. Nie dość, że po powierzchniach płaskich, to jeszcze pionowych i do góry nogami, po wieczkach, po wszystkim biegają. No i jak takiego zwierzaka zapakować? Już Wam pokazuję. Mam tutaj oto zbiornik z, proszę Państwa, Oxyhaloa Deusta. O. Cyk. Tu z tego nie będą wychodzić, bo mam tutaj rant posmarowany wazeliną, a także wieko tutaj. Więc one sobie nie wychodzą, bo te karaczany nie lubią kontaktu z wazeliną. Także to chyba już każdy, kto hoduje karaczany, to chyba wie albo nie wie. Nieważne. I co? I taki pojemnik, który wykorzystywałem w poprzednim filmie do spryskiwania. Nie wiem, czy ktoś pamięta, czy nie. Jak pamięta, to bardzo się cieszę. Wypełniam. Poczekajcie tutaj. Jakimś tam elementem mszarnym. Tutaj mech akurat daję do karaczanów. Tak, to jest powierzchnia, gdzie one się z czegoś chwycą. Możecie ręcznik papierowy zwinięty. Ja tak robię, bo to ładnie wygląda i wiecie. I tutaj do tego będę wrzucał karaczany, ale też z jednego miejsca musi być niżej, bo też będzie okienko. Tylko nie okienko całkowicie wycięte, tylko taka klapeczka będzie. Robię to w taki sposób, że nie zaraz przy tym, tylko mniej więcej na tej odległości tnę sobie okienko, tak? Możecie też to zrobić nożyczkami oczywiście, nie? Ja zawsze chciałem być chirurgiem i dentystą, dlatego tamto wiertełko z poprzedniego filmu i tutaj skalpel. O, i tak nie rozetnijcie tak bardzo. I co? I ja sobie tutaj zaginam i to jest taka klapka, która już służy jako... O Jezu, jak mi to brzydko wyszło. Którą możecie sobie przytykać palcem, jak rzucacie i ona się otworzy, pstryk. Tak? I w tym momencie zatrzaskujecie sobie ten pojemnik, więc już żadnym tym bokiem Wam nie wyjdzie. I co? I lecicie z tymi karaczanami. Tu jest jeden karaczan. Cyk. I sobie trzymacie. Karaczan. Cyk. Karaczan. Cyk. Karaczan. Karaczan, cyk. No i jest, trzymacie to palcem, no wiadomo, że jak się otworzy i ten karaczan będzie biegał po wieczku, to on wyjdzie tamten, więc musicie to przytrzymywać. Następnie, jak już zapakujecie sobie tam 189 tych karaczanów, no to dokładnie ten sam motyw, co poprzednio, czyli musicie sobie odpiąć to delikatnie, zwracać uwagę, czy nie macie ich na wieczku. No i to już jest szybki ruch, tak jak widzicie. Szybki ruch, szybkim ruchem sobie po prostu zakładacie to pstryk i macie już karaczany zapakowane bez ucieczki.